osoba czynna zawodowo związana z gospodarką morską, Wilka Morskiego otrzyma kapitan żeglugi wielkiej i pilot morski, absolwent Państwowej Szkoły Morskiej i Wyższej Szkoły Morskiej, przez niemal 40 lat związany z polską żeglugą morską, dowódca 33 statków pod polską lub obcą banderą. Od 1996 roku prezes Ligi Morskiej i Rzecznej oraz komandor dorocznych FIS-u Podrzęskich. Wiceprezes Ligi Morskiej i Rzecznej na województwo zachodniopomorskie. Prezes Polskiej Izby Agroturystyki oddziału pomorsko-odrzańskiego i współzałożyciel oraz członek zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich. Najpierw wice, a obecnie przewodniczący Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej. Mocno zaangażowany w integrację środowiska morskiego, pomysłodawca niezliczonych inicjatyw i przedsięwzięć. Krzewi i kultywuje tradycje i rytuały morskie, rozbudzając zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży. Wilka Morskiego w kategorii osoba czynna zawodowo związana z gospodarką morską otrzymuje kapitan Włodzimierz Grycna. Zapraszam pana doktora do zakończenia nagrody oraz laureata do jego